Przysłowie o kocie w worku z pewnością pochodzi z obcych stron, gdzie pokutuje dogmat, że opakowanie ma być ładniejsze od towaru. U nas w środku nie ma prawa być nic paskudniejszego od etykietki. Na Śląsku mówią tytka. I dobrze, póki nie skręca się tego z gazety. Niedobrze, że ludzie zamiast handlować zajmują się w sklepach pakowaniem. Gdzie indziej skonstruowano już maszyny na elektryczność, które udanie zastępują człowieka. Tymczasem w Polsce najbardziej rozpowszechniony jest bezprądowy model urządzenia pakującego. Dwuręczna pakowaczka z szuflą typu raz-raz. Urządzenie jest mało zawodne, rzadko bierze L4, pracuje zgoła bez wsadu dewizowego. Fakt, że roboty nie ubywa, ale... No ale za to nie musi przemysł spożywczy tracić czasu na mechanizację, ładować pieniędzy w poznański ośrodek, gdzie zbudowano urządzenia wydajniejsze, których i tak nie ma komu produkować. Co by tu jeszcze wymyśleć zastępczego? Zastanawiają się nasi po opanowaniu przez przemysł technologii wytwarzania etykiet zastępczych. Nawet stróże miękną przed inspekcją. Białostocka Ircha z wizytą w magazynie spółdzielni chemicznej Beteska. Zaproszeniem był anonim w imieniu pracowników. I oto co spółdzielcy napisali o swoim spółdzielczym magazynie. Trudno tu o przedmiot na swoim miejscu. Beteska wytwarza galanterię łazienkową, ale czystości nie ma za cnotę. Nic tak nie przyciąga oka inspektora jak dziurawy worek, zwłaszcza jeśli z obcymi napisami. Nic tak nie potęguje surowości jak marnotrawienie produktów z importu. Będą skutki, może nawet prokurator. Anonim uruchomił mechanizm inspekcji. Spółdzielcy z Beteski opanowali lepiej sztukę pisania niestety anonimów niż samorządności. Jesienią mostem Poniatowskiego pojadą już samochody. Tramwaje poczekają do zakończenia remontu wiaduktu. Kto nie wierzy w bociany, pozna po ruchu na przęsłach, że już wiosna. Skończyły się żarty, że krócej budowano Poniatowskiego niż się go remontuje. Każdy widzi, że sprawa jest poważna. Nawet w najsurowsze mrozy kręcili się tu ludzie w waciakach. Nad nurtem rzeki szykowane do przetopu ostatnie dźwigary przęsła. Każde waży 32 tony, tyle co uniesie prom. Przed opuszczeniem konstrukcję trzeba pociąć na trzy części. Taki remont to dwa razy tyle co budowa. Domy towarowe Centrum odświeżają pamięć. 10 lat temu powstała tu kolekcja Motto. Najlepsi producenci, modne wzornictwo, wyłączność na sprzedaż. W marcu 87 grupa archeologów ze ściany wschodniej odkopała tę ideę. Wykopalisko zaprezentowano w restauracji Kaukaska. 17 firm odpowiedziało na zaproszenie Centrum, oferując ćwierć miliona ciuchów za miliard złotych. Ładne? No, widywaliśmy ładniejsze, ale wzory z pokazu były tego samego dnia na pierwszym piętrze Sawy i Warsa. I tej zalety nic im nie odbierze. Nawet ścisk, jakiego nie pamiętają mundurowi. Wydarzenie nie powinno zrazić domów towarowych Centrum ani do archeologii, ani do tłumu. Może z czasem wykluje się z tego jakaś dobra, zamierzchła forma sprzedaży.
Tokijski kwartet smyczkowy w Warszawie. Na dodatek gotów zagrać dla kroniki. No, takiej okazji nie mogliśmy przepuścić, choć do dyspozycji była jedna zepsuta kamera. Dla przeciwwagi wielka sztuka gości, instrumenty z Corcoran Gallery, Amatiego i Mozart. Salvadore Dali w Gdańsku, dokładniej zaś w miejscowym kantorze sztuki. 31 barwnych miedziorytów i litografii artysty znanego dotąd z barwnych reprodukcji za złotówki w przekroju. W Gdańsku Dalemu zabrakło cierpliwości do naszych pieniędzy. Wielka czy tylko głośna sztuka? Kantor gdański ma rozległe kontakty zagraniczne i właściwy, to znaczy kupiecki, stosunek do piękna. Zapewnia mu to powodzenie u publiczności w nadbudowie i bazie. Wyobraźnia Dalego przyciąga, ale na twarzach czytaliśmy nie tylko wyrazy uwielbienia dla mistrza. Cennik i organizacja budziły powszechny zachwyt. Nowe dyscypliny zimowe mnożą się jak drożdże z coraz to nowych krzyżówek. Niemal miczurinowskie sukcesy w adoptowaniu młodych odmian ślizgania się notuje stacja des Arcs w Alpach. Polecamy na pożegnanie sezonu narciarskiego 87. Od czego zacząć? No, najpierw PZU, a potem testament.